Miłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, pozdrawiam was wszystkich, zarówno tych, którzy już pielgrzymują kolejny dzień w naszej wędrówce po kościołach stacyjnych miasta Katowice, jak i też szczególnie parafian, którzy tutaj są na co dzień, uczestniczą w modlitwie, w liturgii, w tym szczególnym miejscu, które jest dedykowane też w jakiś sposób pamięci czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego i jego dzieła życia, jakim była też krucjata wyzwolenia człowieka. Wczoraj o nim więcej mówiliśmy w rozważaniu, kiedy przypadała 37. rocznica jego śmierci, ale dzisiaj trzeba też to wspomnieć w miejscu, które z jego osobą też jest bardzo związane. Przekazuję wam serdeczne pozdrowienie od biskupa Marka, który tutaj też wiele lat żył, posługiwał i który też dzisiaj świętuje swoje kolejne urodziny. Niech więc pamięć o nim będzie też w naszej modlitwie. Moi drodzy, w tą środę drugiego tygodnia Wielkiego Postu, w tym pierwszym czytaniu zaczerpniętym z księgi proroka Jeremiasza, zobaczyliśmy modlitwę prześladowanego proroka, który modli się o odpłatę w związku z zamachem na niego. W tej osobistej lamentacji prorok woła do Boga pozornie ukrywającego swą obecność. Przeciwnicy Jeremiasza zawierzyli ludziom, których prorok Jahwe potępił jako zwodzicieli, kapłanów, mędrców, fałszywych proroków. Kontrast pomiędzy akceptacją przez Izraelitów innych proroków a odrzuceniem Jeremiasza świadczy, że nie uznają oni jego prorockiej roli. Mimo atmosfery przygnębienia i pesymizmu, modlitwa Jeremiasza nie tchnie beznadziejnością, gdyż przedstawia on konkretnie, jak Bóg może postąpić. Jeremiasz podejmuje nieunikniony problem. Dlaczego dobry człowiek cierpi? Prosi, aby Bóg spełnił zapowiedź, że wyniszczy całą ludność, aby gniew Boga zwrócił się przeciwko tym, którzy na to zasługują. Jeśli jego modlitwa o przebaczenie im przyniosła mu cierpienie, to być może jego modlitwa o ich ukaranie przyniesie mu ulgę i pokój. Słowa te odzwierciedlają psychiczne, emocjonalne cierpienie proroka, który zewsząd jest osaczony, a spełnia przecież tak bardzo ważną misję posłańca Bożego, głoszącego słowo przestrogi. Bardzo przejmujące są słowa proroka. Usłysz mnie, Panie, wspomnij, jak stawałem przed Tobą. I może i w naszym życiu są takie chwile, kiedy czujemy się jak w potrzasku. Nigdy nie możemy stracić z pola widzenia Boga, który jest zawsze z nami. Strach pojawia się wtedy, kiedy nie widzimy krzyża Jezusa Chrystusa i liczymy na własne siły, a to za mało. Tu w tym kontekście też warto wspomnieć właśnie księdza Blachnickiego, który w całym swoim życiu także doświadczał wielkiego cierpienia, różnych ataków, mocy ciemności. A w szczególny sposób działo się to w tych ostatnich latach życia, kiedy doświadczył także i w końcu tego skrytobójczego mordu na jego osobie. Ale rzeczywiście w tych nawet chwilach największej ciemności i rozpaczy, a to jest zapisane w jego dzienniku duchowym,
On tak trochę jak prorok Jeremiasz, z jednej strony z ufnością modląc się do Boga, wołając o sprawiedliwość też wobec drogi, którą kroczył, wobec milczenia Boga, które zdawało się dla niego tak dramatyczne, pozostawał ufny do końca, w czym w szczególny sposób wyraziła się jego heroiczność i świętość, i w której, myślę, jest dla nas też znakomitym przykładem, że tak naprawdę nasza świętość, nasza prawdziwa ufność w Bogu, podobnie jak u Jeremiasza, tak jak właśnie u wspomnianego księdza Franciszka, wykuwa się w tych momentach próby całkowitej, absolutnej ciemności, w której ufamy, że Bóg nas nie opuścił i że poprowadzi to najlepszą ze sprawiedliwych dróg. A jeśli do tego dopuszcza, co się dzieje, to znaczy, że jest w tym jakiś plan i że ma dość łaski dla nas, abyśmy w tej próbie wytrwali. Z kolei w Ewangelii według świętego Mateusza Jezus uprzedza 12 o strasznych rzeczach, które czekają go w Jerozolimie. Coraz mocniej odczuwa, co go czeka. Mimo jasnego przekazu tej zapowiedzi, do uczniów nie dociera jej znaczenie. Wrogowie, którzy czekają na Jezusa w Jerozolimie, to trochę podobnie jak w przypadku Jeremiasza, ci, którzy byli liderami narodu, sprawowali władzę religijną, arcykapłani, uczeni w piśmie, bo to oni skażą go na śmierć, mówiąc, że lepiej, aby jeden umarł za naród. Najbardziej zdradzieckie jest to, że żydowskie władze wydadzą Jezusa poganom. Jezus zapowiada, że nadciągające dramatyczne wydarzenia zakończą się jednak wielkim zwycięstwem, jego zmartwychwstaniem. Tymczasem w kontekście tych dramatycznych wyznań Jezusa, które mają uczniów przygotować na tą nieuchronną próbę ciemności też, w której oni się znajdą, kiedy będą widzieli cierpienie Mistrza, matka synów Zebedeusza, Jakuba i Jana, prosi Jezusa, aby jej synowie zasiedli po lewej i po prawej stronie Zbawiciela. Jej prośba wydaje się w tym kontekście i dziwna, i poniekąd smutna. Oświadczył o absolutnym niezrozumieniu nie tylko trzeciej już zapowiedzi męki i śmierci Pana Jezusa, ale także o naturze Królestwa, które Jezus z sobą przynosi. Chrystus mówi o swojej bliskiej śmierci, o własnej drodze krzyżowej, a tymczasem uczniowie myślą, jak posiąść najbardziej zaszczytne miejsce w Królestwie. Jakżeż z jednej strony te postawy mogą nas poniekąd zaskakiwać, nawet oburzać, ale przecież jak one są nam bliskie, jak bardzo natura ludzka, także i każdego z nas, jest gdzieś do odkrycia właśnie w tych zachowaniach apostołów i matki dwójki z nich. Tymczasem kto chce uczestniczyć w przyszłej chwale Jezusa, musi przedtem wypić wspólnie z Nim Jego kielich. Kielich cierpień. Kielich tu odnosi się do męki i śmierci Chrystusa. Uczniowie widzą to w bardziej prosty, naturalny sposób. Tymczasem Jezus odnosi się też do tego kielicha, który zostanie w czasie ostatniej wieczerzy konsekrowany, gdzie ten kielich wypełniony winem stanie się powieki, aż do nadejścia powtórnego Chrystusa, kielichem Jego krwi,
i ci, którzy stają się Jego uczniami, w tym kielichu właśnie uczestniczą, w kielichu próby, doświadczenia, która w różny sposób do każdego z uczniów pańskich przychodzi, obojętnie jaką drogą kroczy, czy życia kapłańskiego, czy konsekrowanego, czy małżeńskiego, czy indywidualnego życia w świecie. Czcigodny sługa Boży, arcybiskup Fulton Sheen, znany z wielu znakomitych publikacji, które są teraz także i u nas dostępne, powiedział kiedyś: żadna miłość nie wznosi się na wyższy poziom, nie dotknąwszy krzyża. Co powiedział czcigodny arcybiskup, myślę, jest bardzo prawdziwe i każdy z nas tego w różny sposób też doświadcza w swoim życiu. Że ta miłość w tajemnicy krzyża, doświadczenia, cierpienia się tak naprawdę wydoskonala. Staje się coraz bardziej czysta, dojrzała. Wśród chrześcijan obowiązuje zasada, o której mówi Jezus, której nas nauczył, ale która jest tak trudna do spełnienia. Kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim. Kto chce być wielkim, musi stać się sługą. Każdy z nas, słysząc te słowa, powie: tak, to oczywiste, znam te słowa od lat, słucham je w kościele, czy w naukach różnych, czy sam to rozważam w Ewangelii. Rzecz jednak w tym, że kiedy przychodzi to przejście od rozważania, od słuchania do realizacji w życiu, okazuje się to bardzo trudne i każdy nieraz się potem w rachunku sumienia czy w wyznaniu, w sakramencie pokuty musi z tym mierzyć, że nie tak łatwo jest to w życiu spełnić i że tu bardzo łatwo jest polec w naszej drodze za Jezusem. Tymczasem przykład takiej postawy, stawania się tym ostatnim, tym, który jest sługą, dał nam właśnie Pan Jezus, Syn Człowieczy, który, jak mówi Słowo Boże, nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu, to w Ewangelii Marka zapisane, czy który, jak pisze apostoł Paweł w liście do Filipian, uniżył się, stawszy się podobnym do ludzi, stawszy się sługą, aż po śmierć. Przy innej okazji Jezus wyjaśni to jeszcze dokładniej. Sługa nie jest większy od swego Pana, ani wysłannik od tego, który go posłał. To nie władza czyni wielkim w królestwie, lecz pokorna służba drugim, w których sam Chrystus do nas przychodzi, mówiąc: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich, mniście uczynili. I co pokazuje w tej chwili sądu opisanej w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, o tych czynach miłosierdzia wobec tych, którzy są w najtrudniejszych życiowych próbach. To jest zupełne odwrócenie mentalności tego świata i tego, w którym żyli współcześni Jezusowi apostołowie, i tego świata, w którym my żyjemy 21 stuleci później, gdzie władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. A przecież patrząc na tych wielkich świata i na ich końcowe historie, zawsze kończy się tak samo, że ich los marny, a wieczność dramatycznie niepewna. I mimo że to historia nam doskonale pokazuje, ciągle pojawiają się kolejni amatorzy tego, aby iść taką drogą, ulegając jakiejś szatańskiej pokusie przekonania, że może inni się pomylili, ale ja to pewno będę wieczny i moja władza nie ustanie. Jakże straszliwe
miraże, które zawsze kończą się dramatycznie. Dopiero tu i teraz śmierć Jezusa zostaje nazwana okupem za wielu. Wyrażenie za wielu nie oznacza jedynie wybranych, ale całą ludzkość. Ukazuje pożytek, dobro, jakie ma wyniknąć ze śmierci Chrystusa dla całej ludzkości. Zarówno Jeremiasz, jak i Jezus są niesłusznie prześladowani. Doświadczają wrogości od tych, którzy byli na swój sposób wielkimi ich świata, kapłanami, mędrcami, przywódcami religijnymi, którym się szeroko i w pas kłaniano. Ale właśnie Jeremiasz, Jezus, a ja dodam jeszcze właśnie wspomnianego Franciszka Blachnickiego, są tymi, z którymi jest Bóg, który ze zła, które ich spotyka, zawsze dobro wyprowadza. I patrząc na tą historię zbawienia, my dzisiaj tu w tym miejscu zgromadzeni, może jako ci maluczcy tego świata, nieraz też jesteśmy nierozumieni przez świat, wyśmiewani jako ci, którzy żyją czymś, co przecież jest już takie nienowoczesne, niepotrzebne, nieprzystające do tej nowej ery, której proroków teraz przecież tak głośno słychać. Może jesteśmy nieraz za tą wierność Chrystusowi wprost prześladowani, wyśmiewani. Ten dramat może być udziałem kogoś nawet w jego rodzinnym siedlisku. Ale wsłuchując się w to wszystko, co dzisiaj Pan Jezus nam przekazuje, co przekazuje nam też Jeremiasz, możemy powiedzieć, że wspaniale jest być w drużynie Pana Boga, która ostatecznie nigdy nie przegrywa. I ta nadzieja niech nam towarzyszy każdego dnia. Nawet jeśli w tym momencie, w którym ktoś z nas jest, wydaje się, że jest w jakiejś wielkiej dolinie ciemności, w chwili wielkiej próby i że wydaje się, że znikąd ratunku nieba nie ma. To były przejmujące zapisy w dzienniku księdza Blachnickiego, wielkiego proroka, który przecież tak wiele dzieł zdziałał, kiedy właśnie pisał pod koniec życia takie właśnie wyznania. Wydaje się, że znikąd nie ma ratunku, ale ufność swą pokładam w Panu, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Moi drodzy, na koniec trzeba powiedzieć, że ważne wskazania w tym temacie zawierają się też w słowach Jezusa, zapisanych w Ewangelii Łukasza w rozdziale 6, wersecie 38, które dzisiaj zostały jakoś szczególnie wybrane do rozważenia w tej dzisiejszej stacji. Jezus mówi, odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Właśnie w tych słowach Pan Jezus w opisie Łukasza ogłasza nam przesłanie gęste odznaczeń, choć bardzo krótkie i konkretne. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Co to za miara, o której mówi Jezus? Oprócz ważenia różnych towarów, stosowano także prostszą w użyciu, bo nie wymagającą posiadania wagi, miarę objętościową, zwłaszcza do płynów i produktów sypkich. Wystarczyło napełnić na przykład ziarnem naczynie służące za miarę, a potrząsanie i ubijanie sprawiało, że ziarna mogło zmieścić się więcej. Jezus przytacza bardzo plastyczny obraz miary ubitej, utrzęsionej i wypełnionej ponad brzegi.
Ale przecież jemu nie chodzi o odmierzanie ziarna, chociaż ten obraz był bliski jego nauczaniu jako pewien przykład, metafora. O jakiej więc mierze Jezus mówi? Chodzi po prostu o to, w jaki sposób traktujemy innych. Jezus obiecuje, że jeśli będziemy miłosierni, hojni wobec innych, On okaże się miłosierny i hojny wobec nas. Jeśli my nie osądzamy i nie potępiamy, nas samych również nie spotka osąd i potępienie. Czy to samo nie odnosi się również do ludzi, których spotykamy na co dzień? Miara, którą odmierzamy, jest również miarą, której możemy spodziewać się w zamian. Więc każdy dzisiaj w tej liturgii, kiedy nasz Pan będzie obecny pośród nas w Najświętszym Ciele i Krwi swojej, z którym wielu z was, a może i wszyscy, zjednoczycie się w Komunii Świętej, nie każdy z nas woła, abyśmy w ciemnościach Mu ufali, abyśmy mieli tę siłę, by w życiu szukać wielkości poprzez służbę, aby cieszyć się z tym, że możemy dla Jego Królestwa stawać się ostatni. Ale też prośmy Jezusa, aby udzielił nam swojej łaski, abyśmy traktowali innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, a w końcu jak będziemy też potraktowani w Królestwie Bożym. Amen.